Nowotwór jest grupą chorób, której szczególnie obawia się ogromny procent społeczeństwa. W ostatnim czasie co chwilę słychać doniesienia o zgonach spowodowanych występowaniem tego rodzaju chorób, teraz jednak nastąpił przełom. Okazuje się, że szkodliwe dla zdrowia są pereganie, a bisfenol zwiększa ryzyko nowotworów. Nowotwór powszechnie nazywany przez większość ludzi rakiem jest tak naprawdę grupą chorób, które spowodowane są przez niekontrolowany podział komórek organizmu. Nowo powstałe w ten sposób komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki, tak jak powinno to przebiegać prawidłowo. Przez ciągłe informacje w mediach dotyczące kolejnych śmierci, za które odpowiada nowotwór, większość społeczeństwa wyjątkowo obawia się tego rodzaju chorób i za wszelką cenę stara się im zapobiegać. Teraz jednak okazuje się, że może to być naprawdę trudne, gdyż szczególnie szkodliwe mogą być nawet pereganie. Zawarty w wielu z nich bisfenol zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwory. Nowotwór może wystąpić przez pereganie. Peregani, często nazywane po prostu rachunkami, po raz pierwszy pojawiły się w sklepach niemalże 100 lat temu. Zwykle zabieramy je mechanicznie, rzadko sprawdzamy, co na nich właściwie jest wypisane, a już na pewno nie zastanawiamy się nad składem chemicznym papieru, na którym wydrukowana jest nasza lista zakupów. Tymczasem okazuje się, że nowotwór tylko czeka na takie błędy, na paragonach znajduje się bowiem niezwykle szkodliwy bisfenol. Od dawna podejrzewano, że substancja ta znajduje się w papierze, który otrzymujemy przy kasie po udanych zakupach, tezę tę jednak dopiero teraz oficjalnie potwierdzili hiszpańscy naukowcy z Uniwersytetu w Granadzie. Przebadali 112 tysięcy paragonów fiskalnych z Hiszpanii, Francji oraz Brazylii, a aż 90% z nich zawierało szkodliwy bisfenol. Czym jest bisfenol zwiększający ryzyko występowania nowotworów? A czym właściwie jest bisfenol i jaki związek ma z nim przerażający nowotwór? Otóż jest to substancja chemiczna stosowana nie tylko do paragonów, ale i w optyce, motoryzacji czy elektronice. Powszechnie uważana jest za szkodliwą, a lista problemów, których można się przez nią nabawić, jest wyjątkowo długa. Wielu naukowców jest przekonanych, że zwiększa on także ryzyko nowotworów, na co szczególnie narażone są kobiety. Teorię tę potwierdza profesor Tadeusz Szmańko z Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Najbardziej narażone na szkodliwe działanie bisfenolu są młode dziewczyny i kobiety. Ponieważ związek ten ma budowę podobną do żeńskich hormonów, może rozregulować gospodarkę hormonalną w żeńskim organizmie i powodować na przykład zbyt szybkie dojrzewanie, mówił w rozmowie z Wirtualną Polską. Jednocześnie ekspert uspokaja, twierdząc, iż kontakt przeciętnego klienta z paragonem jest na tyle krótki, że nie ma się czego obawiać.
Szczególnie w tej materii czujne powinny być jednak osoby pracujące przy kasie.